Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego psy jedzą trawę? Stare przysłowie mówi, że gdy pies je trawę, to będzie padał deszcz. I gdyby to miała być prawda, to padałoby chyba codziennie, ponieważ okazuje się, że prawie 80% psów podjada sobie na spacerach różne roślinki, w tym głównie trawę. Co ciekawe, psy nie mają enzymów trawiących celulozę, tak więc trawa nie dostarcza im żadnych istotnych składników odżywczych. Można więc się zastanowić, po co w takim razie psy w ogóle jedzą trawę. Okazuje się, że jedzenie trawy jest powszechne nie tylko u naszych psów domowych, ale też u ich dzikich kuzynów, takich jak wilki, lisy czy psy dingo. Trawa pomaga dzikim psowatym oczyścić układ pokarmowy i pozbyć się pasożytów jelitowych. Naukowcy uważają, że jedzenie trawy jest takim naturalnym zachowaniem, które nasze domowe psy odziedziczyły po swoich dzikich przodkach. I nawet jeżeli wasze psiaki nie mają w tej chwili żadnych problemów z pasożytami, to takie podjadanie trawy jest po prostu naturalnym zachowaniem, które odziedziczyły po swoich przodkach. Naukowcy zauważyli również, że rośliny są chętniej podjadane przez psy młode, takie mniej więcej do 1 roku życia, niż przez osobniki starsze. Tak jak mówiłam Wam już w jednym z moich wcześniejszych filmów o tym, jak oduczyć psa zjadania śmieci, szczeniaki poznają otaczający je świat wszystkimi zmysłami, w tym również zmysłem dotyku czy smaku. Dlatego czymś zupełnie naturalnym jest to, że szczeniak z ciekawości będzie podjadał różne rośliny, w tym również trawę. Możliwe też, że szczeniaki podjadają trawę dlatego, że po prostu obserwują i naśladują zachowanie swojej matki albo innych dorosłych psów, które znajdują się w ich otoczeniu. Niektórzy uważają, że również dorosłe psy zjadają trawę z ciekawości lub dlatego, że po prostu lubią jej smak. Tak jak my lubimy czasem porzuć sobie gumę do rzucia, tak niektóre psy podgryzają i ciamkają trawę, wcale jej nie połykając. Niektórzy uważają, że psy podjadają trawę, ponieważ mają niewłaściwą, źle zbilansowaną dietę. Jednak, tak jak mówiłam na samym początku, psy nie są w stanie strawić celulozy i trawa nie stanowi dla nich źródła żadnych istotnych wartości odżywczych. Trawa może być oczywiście źródłem błonnika, który jest istotny w psiej diecie, usprawnia działanie jelit i zapobiega zaleganiu w nich treści pokarmowej. Natomiast badania pokazały, że nawet jeżeli uzupełnimy dietę psa o błonnik, dodając do niej warzywa czy owoce, to wcale nie zmniejsza to chęci psa do podjadania trawy. Tak więc psy podjadają trawę z jakiejś innej przyczyny, wcale nie dlatego, że brakuje im w diecie błonnika. I tutaj naukowcy wskazują tą pierwszą przyczynę, o której Wam mówiłam, czyli właśnie to naturalne zachowanie odziedziczone po dzikich psich przodkach. Większość psów po zjedzeniu trawy nie ma żadnych problemów z trawieniem, jednak zdarza się, że przy jakimś niewielkim zatruciu albo niestrawności pies będzie szukał kęp trawy i będzie je zjadał w taki szybki, łapczywy sposób. To już nie jest takie ciamkanie i wypluwanie tej trawy, tylko właśnie takie łapczywe pochłanianie trawy w dużych ilościach. Przy niestrawności pies będzie zwykle szukał starszych, ostrych i twardych liści trawy, po to, żeby jak najszybciej sprowokować wymioty. Jeżeli takiemu łapczywemu pochłanianiu trawy i wymiotom towarzyszą inne objawy, takie jak biegunka czy zaparcia, bóle brzucha, apatia, to należy jak najszybciej udać się z psem do weterynarza, dokładnie go przebadać i sprawdzić, czy nie jest na coś chory, ponieważ takie objawy świadczą zwykle o poważniejszej chorobie niż zwykła niestrawność. Niektóre psy mogą też jeść trawę ze zwykłej nudy, zwłaszcza jeżeli nie są zaspokojone ich podstawowe potrzeby i jeżeli środowisko takiego psa jest bardzo ubogie. Jeżeli pies jest na przykład zamknięty w kojcu czy na jakiejś posesji, nie wychodzi na spacery, nie ma odpowiedniej stymulacji umysłowej, no to właśnie pojawiają się takie zachowania jak zjadanie różnych rzeczy, które są dla psa na co dzień niejadalne. I tutaj mogą się niestety pojawić zachowania obsesyjno-kompulsywne, zjadanie różnych niejadalnych przedmiotów, takich jak kamienie, kapsle, patyki, inne przedmioty, które mogą niestety stanowić zagrożenie dla psiego zdrowia i życia. Dlatego jeżeli widzicie, że wasz pies zjada różne niejadalne przedmioty, to pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, jest udanie się z psem do lekarza weterynarii i wykluczenie sobie wszystkich takich medycznych przyczyn tego zachowania. Jeżeli dokładnie przebadacie psa, okaże się, że jest całkowicie zdrowy, to drugim krokiem powinno być udanie się do doświadczonego behawiorysty, który opracuje dla Was szczegółowy plan terapii psa. Podjadanie przez psy trawy jest zachowaniem normalnym, naturalnym i w większości przypadków nie powinno nas niepokoić. Trzeba oczywiście uważać na różne niebezpieczne dla psa przedmioty, takie właśnie jak szkła czy kapsle, które mogą być gdzieś pochowane wśród traw i które pies może niechcący zjeść. Warto też przypatrywać się, czy pies na pewno zjada tylko trawę, czy też przy okazji nie zjada jakichś innych roślin, które mogą być dla niego trujące. Wiele roślin, takich jak bluszcz, czy narcyz, czy na przykład azalia, są dla psa toksyczne i trzeba po prostu uważać na to, żeby pies ich nie zjadał. Trawnik jest źródłem grzybów, pasożytów, wirusów czy bakterii i warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeżeli mamy młodego, niezaszczepionego i nieodrobaczonego jeszcze psa. Na przykład wirus parwowirozy, która jest szczególnie groźną chorobą właśnie dla młodych psów, potrafi utrzymywać się w środowisku w sprzyjających warunkach nawet ponad rok. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na środki ochrony roślin, które wykorzystujemy w naszych ogrodach czy na trawnikach. Naukowcy wykazali, że kontakt terierów szkockich z herbicydami, które były właśnie wykorzystywane do pielęgnacji trawników, był bezpośrednią przyczyną wystąpienia u tych psów nowotworu pęcherza moczowego. Nawet jeżeli po kontakcie z herbicydami czy innymi środkami ochrony roślin nie zobaczymy od razu efektów zatrucia, to może się okazać, że te toksyczne substancje odkładają się gdzieś w środowisku i w organizmach naszych psów tygodniami, miesiącami, latami i dopiero po dłuższym czasie zaobserwujemy negatywny wpływ tych środków na zdrowie i życie naszych psów. Dlatego warto starannie wybierać miejsca, w których pozwalamy psom na to, żeby jadły trawę i warto upewnić się, że są to miejsca, w których nie są stosowane żadne herbicydy, nawozy, środki ochrony roślin itd. Jeżeli stosujecie tego typu środki w Waszych ogrodach, to też uważajcie, żeby Wasze psiaki nie miały z nimi bezpośredniego kontaktu. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już wiedzieli, dlaczego Wasze psiaki tak chętnie podjadają trawę. Mam też nadzieję, że zwrócicie szczególną uwagę na to, co podjadają i gdzie tą trawę zjadają, tak żeby było to dla nich po prostu bezpieczne. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!